Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że towarzysz Putin dzwonił do towarzysza Bidena, no i mówi, co wy mi tu, towarzyszu, bruździcie na Ukrainie? No za chwilę potem Xi Jinping, komunista chiński, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Chin, dzwoni do Bidena i mówi, co wy mi tu, towarzyszu, bruździcie na Tajwanie? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, fakt jest faktem, że w grudniu, 7 grudnia i chyba 30 grudnia Biden rozmawiał na temat Ukrainy, no i Biden w czasie telefonu trzasnął pięścią w stół, mówi, tak, mówi, będą sankcje, jeżeli coś tam się poruszycie, towarzyszu, na Ukrainę, no to będą sankcje. No i tak samo drugą pięścią walił, ale mrugał okiem, że mówi, że wszystko będzie ok, mogą wchodzić na Tajwan. Także to jest, no, Rusy się na granicy rosyjskiej zbierają, także inwazja może być. Amerykańska polityka, no teraz jest rozbiegana we wszystkie strony. Rozdają tryliony. Nikt, no tak jak socjaliści, nie martwią się, kto ma pracować. O pracy się w ogóle w komunistycznej Ameryce dzisiaj o pracy się nie mówi. No, kiedyś to mówili, że to jest partia robotników i chłopów. No dzisiaj to się w ogóle nie mówi. Dzisiaj to tylko się mówi o homoseksualistach, o nielegalnych emigrantach, o mniejszościach kolorowych i tak dalej, ale ci, co pracują, kompletnie nie. Ci wrogami ludu w Ameryce dzisiaj są, no wrogami ludu są wszyscy ci, którzy płacą największe podatki, także że milionerzy, miliarderzy, klasa średnia, no to jest w zasadzie wrogiem ludu, no bo lud chce miski, chce kiełbasy i chleba, no i głosuje na nich i to w ten sposób się odbywa. Putin no chyba poważnie się zastanawia nad tym, nad tą Ukrainą. No może nie nad całą Ukrainą, ale zastanawia się nad tym w zasadzie pasem z Rosji przez Donbas na Krym. Rosja jednak, no Putin rozmawiał z Bidenem tylko dlatego, że Rosja, no to czuje się Putin czuje się mocarzem, czuje się jakimś takim carem, królem czy pierwszym sekretarzem, no i on chce rozmawiać bezpośrednio z prezydentem Ameryki, on chce pominąć cały ten NATO, ten układ północnoatlantycki, dlatego, że no, jak silny, tak? Także Biden nie powiedział, że Ameryka będzie jakoś wojskowo interweniowała na takie pokrzykiwanie o sankcjach ekonomicznych, no to jest no, śmiech na sali. Putin również ma swoje wojska na granicy z Białorusią. No, czy wejdzie do Mińska? No, trudno powiedzieć. Teraz w Kazachstanie, no też cały ten cyrk. No, tam to było podobnie. Trudno powiedzieć, co tam było, no, ale we wszystkich tych związkach posowieckich, w tych wszystkich krajach bloku wschodniego. W Polsce Jaruzelski został pierwszym premierem, czy tam prezydentem Polski tak zwanej niepodległej. No tylko dlatego, że kretyn mazowiecki miał tą grubą kreskę i tak dalej, no to wszystko jest wszystkim znane. Ta gruba kreska, ten szaber Magdalenki, układ tego okrągłego stołu z powyłamywanymi nogami, no ale to było i było jedno oszustwo. I tak samo w Kazachstanie, tam też jakiś były komunista, on już chyba 20-30 lat rządzi, także rządził za komunistów i rządził po komunistach. Ludzie się denerwują, tam Ruscy chyba weszli, ludzie z Georgii, chyba z Gruzji też chyba weszli. Także coś się zaczyna dziać. Tajwan to jest geograficznie troszeczkę i inaczej z Chinami, no ale jednak
i komunistyczne Chiny w stosunku do Tajwanu, tak samo jak Ruscy do Ukrainy, no to historycznie mają jakieś takie połączenia. No to pomimo wszystko, że Chińczycy tłumaczą, że to jest jedna, że to są jedno Chiny. Komitet Olimpijski jest zmuszony, żeby na tych koszulkach ludzie z Tajwanu mieli napisane, że to jest Taipei. Także to jest tylko stolica wspominana, no tak jak to by był jakiś taki stan czy gubernia czy terytorium jakieś chińskie. No Chińczycy przekonali cały świat, no ale Ukraina nie mówi po chińsku dokładnie tak jak Rosjanie, no ukraiński jest ten język słowiański, no ale to nie znaczy, że pod jednym sztandarem mają wszyscy maszerować tak jak za Stalina, czy jak za RWPG. Putin jakby wszedł, no to pokazałby trochę siły dla Rumunii i dla Bułgarii w stosunku do NATO. Także to wszystko się liczy. Chińczycy jakby Tajwan opanowali, no to cały ten ciąg wysp, no to już mogą w zasadzie atakować Japonię, Filipiny, to wszystko. Wszystko to tam jest. No jakby przyszło do wojny, no to Ameryka by musiała reagować na dwa fronty, ukraiński i ten daleko na Pacyfiku, daleko wschodni. Ruscy mają dużą flotę na Pacyfiku, tak? Także w zasadzie Ruscy i Chiny mogą jeżeli komunistyczni Chińczycy napadną na Tajwan i Amerykanie wspomoże, a nawet jakby wysłała swoją flotę, no to Ruscy przypuszczalnie też by mogli zatapiać statki, no jeżeli by się zdecydowali na wojnę światową, no ale mogą liczyć na to, że Ameryka kompletnie się wycofa. Przypuszczalnie nie będzie atakowała, no bo też Ameryka wie, że Ruscy mogą pozatapiać. Tajwan to jest malutka wyspa. Tam ludzie Chiang Kai-sheka w zasadzie, ten przedwojenny rząd chiński, no wyjechał tam w 1948 roku. W 1948 roku, no to po wojnie to dużo rzeczy się działo. No, w Polsce było te trzy razy tak, komuniści opanowali rząd polski, wszyscy komuniści z Moskwy, którzy przyjechali na furmankach do Lublina, no to oni to opanowali. W Czechach to samo było. W 1948 roku też było zajęcie władzy przez komunistów. W Chinach w 1948 roku no to Chiang Kai-shek po 3 latach bitwy z komunistami wycofał się, bo Amerykanie pomagali Chińczykom najpierw temu rządowi przedwojennemu, później zaczęli pomagać komunistom, no i komuniści zniszczyli powiedzmy Japończyków. Ameryka pomagała potężnymi wysyłkami broni, amunicji, no wszystkiego tam przez Władywostok, tylko żeby walczyli z Niemcami na froncie, no a później Ruscy się odgryźli, Chińczycy też się odgryźli, także to wszystko, historia się powtarza, no komuniści chińscy z ruskimi zawsze ściśle współpracowali, także to jest bardzo możliwe, że Ruscy by pomagali czy tam odpierali amerykańską pomoc. A Tajwan to może być zajęty w ciągu paru dni przez tą armię komunistyczną, armię ludową Chin. Oni są, Tajwan jest przyszykowany, no ale Tajwan jest przyszykowany tylko jeżeli z sojusznikiem amerykańskim za plecami. Chińczycy w sumie mogą wejść w ciągu paru dni na Tajwan. No i oni tam jeszcze zasiewają. Tam mają pełno szpieków,
piąta kolumna, tak jak w Polsce była piąta kolumna niemiecka, no to tam jest piąta kolumna chińska. Tam przez lata. Tam dużo biznesów już jest chińskich, dużo kolaborantów, dużo zwolenników, tak? Także, że opanowanie Tajwanu, no to to dużo, długo nie zajmie. Przejęcie siłowe rządu, rewolucja, to byłaby insurekcja, to byłoby powstanie też od środka, można by powiedzieć, bo dużo ludzi by stanęło, tych prokomunistycznych, no i Tajwan by się wszystko zawalił błyskawicznie. Także Ukraińcy, no to mają więcej trochę tego doświadczenia. Oni jednak w 2014 roku walczyli, te siły zbrojne walczyły z ruskimi, walczyły też z tymi siłami ukraińskimi, które separatystycznymi, którzy chcieli się odłączyć. 7 lat wojny jednak to ich coś tam nauczyło. No ale Ukraińcy przyzwyczaili się do tej możliwości, że będą ofiary, że ludzie będą ginąć, wszyscy obywatele, cały naród można powiedzieć, no zgadza się na ofiary. No jeżeli Ruscy by wpadli do Kijowa dosyć głęboko, no ale też chyba nie pójdą, dlatego im zostanie ten korytarz na Krym, także, że Ukraina raczej nie będzie tak napadnięta i nie będzie napadnięta całkowicie i tak szybko by się raczej nie poddała. Także komuniści no oni zawsze wymordowali tych swoich ludzi, tam te wszystkie komunistyczne pomysły mrzonki z lat 50-tych, 60-tych, czyli huta w każdej wiosce, jakieś kołchozy, te PGR-y i tak dalej, i tak dalej. To tam dziesiątki milionów wymarło, no ale oni mają taką jakąś mesjańską wizję tego, że są jedne Chiny. No i tą siłę tego Chiang Kai-sheka, no to odczekali od 1948 roku, czekali 70 parę lat, no ale oni chcą to zaatakować, no i wszyscy ci Chińczycy przez ostatnie 2-3 pokolenia to zostało wychowane w tym, że w zasadzie Chiny, no to jest taki niesforny brat, można powiedzieć, którego trzeba tam podreperować, czy ustawić lepiej. No i ta inercja całej tej propagandy jest taka silna, że oni mieliby dosyć ciężko, żeby to nawet zatrzymać. No, Tajwan i Ukraina w zasadzie dlaczego nie jest napadana na razie? No, czy nie była napadana przez ostatnie tam 20-30 lat od upadku Sowietów, czy od 70 lat, kiedy Tajwan w zasadzie zaczął być niezależnym krajem, no tylko dlatego, że Ameryka jest aliantem. Putin rozumie, że cała spirala tego konfliktu z NATO to wszystko może rozwalić ruskich, że nie byliby w stanie z tego wyjść. No w Syrii Putin w Syrii, czy w Libii, czy na Ukrainie w 2014 roku, no to był w stanie to tam oszukiwać, ukrywać i tak dalej. No dzisiaj chyba raczej już nie udało mu się. No i też byłby dużo opór od strony Rosjan. Rosjanie też nie chcą się włączać w następny tam Afganistan, czy tego rodzaju rzeczy. No ale te delikatne zajęcie Donbasu i poparcie Chińczyków na Morzu Chińskim, no to chyba by mu wybaczyli. No i byliby przypuszczalnie nawet zadowoleni. No tam jest to pompowane, ten antyamerykanizm w sumie jest wpompowywany w ludzi. No przypuszczalnie też propaganda
propaganda ruska będzie pokazywała, że Ameryka pod Bidenem i całą jego tym komitetem centralnym idzie właśnie w kierunku komunizmu, czyli tego, co jest tam w Rosji, czy w Chinach. Także będą tłumaczyli, że to towarzysze do towarzyszy nie powinni strzelać. No i to wszystko się w ten sposób zakończy. No, kiedy to się stanie? No jest bardzo prawdopodobne, że niedługo. Że to niedługo. Ja przypuszczam, że jak się stanie, no to przed listopadem 2022. No dlaczego? Dlatego, że w listopadzie 2022 są wybory międzyprezydenckie do kongresu, czyli 1/3 senatorów jest wybierana, no bo są wybierani co 3 lata, są wybierani co 2 lata, dlatego, że kadencja jest 6 lat, także 1/3 senatu co 2 lata się zmienia. 435 reprezentantów w Ameryce jest wybierana co 2 lata. No, z reguły głosują ciągle na tych samych, no ale to jest po prostu taki przesiew totalny. Tak? Także w każdym stanie, w każdym hrabstwie to jest możliwość, że po prostu demokraci będą zamieniani przez republikanów, no bo Amerykanie mają już dość, no ale to nawet jeżeli wojna by wybuchła, czy te zajęcia by wybuchły na wiosnę czy latem, no to później do następnych wyborów to jest 2, 3, 4 miesiące, no i to się wszystko jakoś zagoi, no i kongres już dużo nie podskoczy z tym. Biden będzie siedział cicho, no a później po 3 miesiącach, nawet jakby kongres przeszedł, no to przecież Ameryka nie wyśle wojska do ustabilizowanych kolaborantów na Tajwanie, czy całego tego systemu rosyjskiego. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych? Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. No widzicie, co się dzieje. Dwa kraje, dwa narody mogą być okupowane przez towarzyszy komunistycznych tylko dlatego, że Amerykanie, no połowa Amerykanów, można powiedzieć, wybrała Bidena, komunistę, lewaka na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, cały świat może stanąć w płomieniach tylko dlatego, że w Ameryce właśnie wybory poszły w tym kierunku, w jakim poszły. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena. No widzicie, co zrobiliście. Możliwe jest, że Chińczycy napadną na Tajwan, Ruscy upadną na Ukrainę tylko dlatego, że wybraliście takiego prezydenta, jakiego wybraliście. No, mam nadzieję, że zmienicie swoje spojrzenie na świat. Patrzcie się na to, ile płacicie na benzynę, patrzcie się na to, ile płacicie na zakupy, dużo więcej, na swoje podatki. No i teraz patrzcie się, co będzie z Tajwańczykami i z Ukraińcami. Zdrowia dla normalnych.